Dzień dobry. Jest piękny niedzielny poranek, a ja jestem pod jednym z basenów w naszym regionie. W normalnych warunkach zapewne garstka osób przyszłaby tutaj rano popływać. Czy byłoby ich jednak tylu, ilu na przykład w piątkowy albo czwartkowy wieczór lub w poranek dnia roboczego? Oto jest pytanie. Ja nazywam się Marcin Baron i postaram się Wam opowiedzieć, po co ekonomista jest potrzebny w mieście. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że miasto funkcjonuje jak tanie linie lotnicze? Przecież przychodzimy na basen i czasami jest tłoczno i możemy sobie tylko, mówiąc kolokwialnie, pomoczyć tyłek w jacuzzi. A przecież nie zawsze tego chcemy. Gdybyśmy mieli możliwość zakupu biletu tylko i wyłącznie przez internet, a system wiedziałby, ile osób chce przyjść na daną porę i do tego, tak jak w tanich liniach lotniczych, dynamicznie dopasowywał cenę, czy bylibyśmy skłonni zapłacić mniej za więcej, albo może zapłacić więcej za okres, w którym chcemy przyjść, bo lubimy przychodzić na basen w czwartkowy wieczór. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że każdy basen ma swoje koszty stałe. Przecież nie grzejemy wody tylko wtedy, kiedy jest większa ilość ludzi. Ratownicy są nie tylko wtedy, kiedy jest większa ilość ludzi. Koszty stałe musimy ponosić i rozliczać przez cały czas. Im lepiej rozkładamy układ korzystających z usług na tym basenie, tym bardziej równoważymy koszty i wbrew pozorom, tym więcej osób możemy na taki basen wpuścić, ponieważ rozłożą oni nam się równomiernie, z komfortem dla nich samych, w całym okresie funkcjonowania tego basenu. I właśnie dlatego warto myśleć ekonomicznie, warto myśleć menedżersko. Kochani, tak to już jest w gospodarce, że czas pewnych aktywności gospodarczych się kończy, a zaczynają się nowe. Za mną widzicie szyb kopalni Guido. Fantastyczny przykład tego, że można w starym obiekcie przemysłowym zaproponować zupełnie nową funkcję, coś co nazywamy zupełnie nowym produktem miejskim. W mojej katedrze, Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, lubimy zajmować się właśnie strategiami miast związanymi z tym, jak iść do przodu, jakie nowe funkcje rozwijać, jakie nowe produkty miejskie generować i co to wszystko ma dać zarówno mieszkańcom, jak i tym, którzy odwiedzają dane miasto, dany region. Takie działanie wymaga wielkiej determinacji, wymaga konsekwencji, wymaga pomysłu i wymaga pieniędzy. To wszystko trzeba zabrać razem i tutaj z pomocą również przychodzimy my, ekonomiści, którzy zajmujemy się miastem, bo robi się studia wykonalności, bo współpracuje się w pracach projektowych z architektami, z technologami, po to, żeby takie przedsięwzięcia miały, mówiąc wprost, ręce i nogi. Robimy to od wielu lat. Nawet robimy to często z naszymi studentami. Zupełnie niedawno moi koledzy wraz z grupą studentów zakończyli współpracę z architektami, także studentami i profesjonalistami z różnych innych dziedzin po to, żeby dyskutować o przyszłości bardzo podobnego obszaru. Na Nikiszowcu, tam gdzie zamykana jest kolejna kopalnia, zrealizowaliśmy projekt Nikisz 4.0. Możecie sobie o nim poczytać na stronach internetowych Uniwersytetu. Wstukajcie hasło Nikisz 4.0 i zobaczcie, co wasi koledzy zaproponowali dla tego miejsca. Pamiętajcie jednak, że niezależnie od tego, w jakim kontekście funkcjonujemy, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wolę i można robić takie perełki, jakie są na przykład tutaj. Nagrywając ten filmik, sporo dziś podróżuję, a to wiedzie nas do kolejnego obszaru tego, o czym chcę Wam opowiedzieć, czyli do zarządzania metropolitalnego. Bo czy wyobrażacie sobie to, że w takim obszarze jak obszar metropolitalny Katowic każde miasto miałoby swój autobus? Czy wyobrażacie sobie to, że w skali globalnej pokazywalibyśmy się jako pojedyncze małe miasteczka albo dzielnice, w których warto coś zrobić, w których warto zainwestować, do których warto przyjechać? Oczywiście, że jest to, powiedzmy wprost, bez sensu. Dlatego zarządzanie metropolitalne jest bardzo ciekawym obszarem naszej aktywności. Możemy rozmawiać o wspólnym planowaniu inwestycji, o wspólnej organizacji usług publicznych, o wspólnym pozycjonowaniu się na rynkach globalnych, a przede wszystkim o tym, żeby dobrze zorganizować sobie życie na obszarze zurbanizowanym. Żebyśmy mogli właśnie dobrze się przemieszczać, żebyśmy mogli pracować na drugim końcu aglomeracji i nie martwić się o to, że być może nie dojedziemy do pracy albo że ten dojazd zajmie nam bardzo dużo czasu.
byśmy mogli wypoczywać, korzystać z usług instytucji kultury, zorganizowanych tak, że w każdym miejscu jest coś ciekawego, coś inspirującego. Zarządzanie metropolitalne to bardzo, bardzo szeroka gama możliwych zajęć dla ekonomistów. To niesamowite, w ten niedzielny poranek w przestrzeniach biznesowych towarzyszy mi śpiew ptaków. To znaczy, że z tymi naszymi miastami jeszcze nie jest aż tak źle. Słuchajcie, było już o usługach publicznych. Było o tym, że trzeba tworzyć strategicznie myśląc nowe produkty miejskie. Było o zarządzaniu metropolitalnym. Wreszcie ostatnia sprawa, miejsca pracy. Ostatnia, ale najważniejsza. My, ekonomiści miejscy, tym się też zajmujemy. Jak przyciągnąć inwestorów? Jak rozwijać firmy, które są z naszej lokalizacji? Jak stworzyć dla nich dogodne warunki w postaci przestrzeni biurowych, parków technologicznych, infrastruktury logistycznej? To jest cała wielka pula zagadnień, która dotyczy tego, jak sprawić, żebyśmy my mieli pracę w naszych miastach, w naszych regionach. Również bardzo ciekawe zagadnienia i wymagające wielu specyficznych, interdyscyplinarnych kompetencji. W wielu tych miejscach każdy z nas znajduje coś dla siebie, coś ciekawego, coś wartościowego, coś, co przynosi efekt w postaci tego, że kiedy czasami rozglądamy się dookoła, to widzimy kawałek naszej pracy w tym, czego mogą doświadczać inni, z czego korzystamy my sami. Bo na szczęście, kochani, miasto to nie są tanie linie lotnicze. Miasto to jest coś więcej. Miasto to jest przestrzeń, która łączy ludzi. Miasto to jest miejsce, w którym wszyscy żyjemy. I w mieście nie zawsze wszystko jest stricte biznesowe. Nie zawsze najtańsze znaczy najlepsze. Nie zawsze nawet najsprawniejsze znaczy najlepsze. To też trzeba umieć wyważyć. I to jest bardzo ciekawe i bardzo piękne zagadnienie w ekonomii. Korzystajcie z waszych miast najpiękniej, jak potraficie. A jeżeli chcecie z tych miast nie tylko korzystać, ale także aktywnie je tworzyć, to zapraszamy was do studiowania gospodarki miejskiej i nieruchomości.